Siemeneczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie kosić jutro na kieszonkę. Lecimy się z tematem jednego przedłużenia, lecimy, czekajcie, muszę tylko jedną rzecz zrobić, trochę poprawić. Dobra, lecimy, kosimy, o Jezu. Kosimy niestety bez przedniej kosiarki, bo tak z jednej strony stwierdziłem, no sensu nie ma tutaj mi tu mać przedniej kosiarki zapinać. A więc lecimy sobie tu bez przedniej. Z drugiej strony może i bezpieczniej w razie bu. Nie wiem, jakby to wyglądało, no ale wiadomo, dużo tego nie ma, więc na tą kosiarkę przed tym tylną w zupełności mi wystarczy tej roboty. Więc no nie ma tak źle. Dużo hektara tego nie ma. Naprawdę mówiąc. W przyszłym roku trochę będzie więcej, bo pewnie gdzie będą poplony, będzie. No z poplonów będzie żyte na kieszeni po prostu. Tak pewnie będzie to przeze mnie zrobione. Z tego względu, że troszeczkę zaczęli, mijają drażnić w agencji, że jednak wymagają rzeczy, które no troszeczkę tak powiem manują wodę rośliny, manują przecież. Jeśli ktoś sieje na wiosnę, ma zamiar zasiać, a musi wiadomo na zimę zasiać. Więc tak sobie stwierdziłem, no jest jako lako, to już lepiej wziąć tak, żeby tą poszę zrobić, czyli będziemy pewnie wszystko teraz oganiać. Same żyta na kieszonkę, więc przyszły sezon będzie od grama tego. To już mogę wam powiedzieć. No wiadomo, tego będą coraz więcej i coraz więcej, więc to nam na pewno będzie sprzyjało, tak? Temu wszystkiemu, więc no ja się miałem tam cieszę z tego pod tym względem, bo tak, no ziemi na razie ziemi nie dostałem, zierzamy, więc w tym roku tylko tak powiedzmy będzie tutaj, no tak to wyszło po prostu, no nie ma tego złego, myślę, że powinno jej starczyć, bo tutaj no dość powinno sporo oglądać tej kierunki żyta tak samo. Więc no mam nadzieję, że w tym roku paszy nie zbraknie. Zwykłów schodzimy całkowicie. Do końca roku pewnie będziemy je chować i będziemy je sprzedawać. Więc same krowy mleczne będą. Więc tej paszy na razie na okres na jakieś tam ileś 120-130 sztuk powinno mi starczyć. Mimo wszystko. Więc no nie ma tak źle. Mąki dokupiona. Że mąka dokupiona, jeszcze będę próbował dokupić już gdzieś kolejne łąki. Taki mam zamiar, że w tym roku chyba będziemy mieli naprawdę rekordową ilość łąk, bo no potrzeba tej paszy. Wiadomo, jeszcze później byśmy mieli na tyle wystarczająco ilość łąk i paszy, no to wiadomo, że z automatu będziemy sobie te łąki przeorywać. No taki będzie zamiar, no a czy to wyjdzie? Zobaczymy. Na razie powiedzcie, no brak pieniędzy, no ale wiadomo, w poprzednim odcinku kupiliśmy pęda, kupiliśmy łąkę, a w poprzednim odcinku kupiliśmy gospodarstwo, więc tutaj się nie ma co dziwić, że tych pieniędzy, no nie ma, tak, nie ma pieniędzy, no bo jeszcze spłaciliśmy kredyt, właśnie na dom, więc nie ma tak źle, powiem szczerze, no myślę, że pewnie będziemy mieli pieniądze, tyle mogę powiedzieć. Będziemy mieli pieniądze i podejrzewam, że będę chciał w dwóch tratach spłacić jeszcze właśnie kredyt z obory, z tego względu, żebyśmy już skończyli ten temat, bo już mogę spłacić ten kredyt w agencji, chyba go brałem bodajże na czwartym roku, więc chyba teraz będę mógł go spłacić. A nie, przepraszam, nie brałem, bo naprawdę nie jest dofinansowanie, nie brałem. Na gotów, czy na kredyt, więc mogę go spłacić w każdym momencie, więc teraz pewnie będę próbował go po prostu spłacić, bo to co już chciałem zainwestować w tym momencie, to zainwestowałem, maszyny mam dość, moim zdaniem, bardzo dobre, wiadomo, jakieś tam niedociągnięcia są, tak teraz tym pędem trochę się hamulce zapowietrzają, ale tam to tyle, to się starałem pójść do tej, do ogany. No i powiem tak, bo nigdy nie kupi się ciągnika idealnego, używanego. Na dzień dobry. Aha, i też to kolizja była, ale z tą kolizją, tak właśnie, tu jakaś kolizja puściła jest. Trochę drażni mi to pole, no ale, no co, nie będę tego sprzedawał, nie będę nic sprzedawał.
bo tego nikt nie kupi. Nikt nie kupi tego tak czy tak, bo to nie ma dojazdu, bo wszystko już jest wokół tego, wszystko jest moje. No i zaraz drogi dojazdowych nigdzie nie będzie, tak? Tutaj już dowiedziałem się odnośnie zasypu tego rowu. Tutaj w agencji, w gminie, no i zawsze gdzie tam trzeba było się zgłosić. No i powiedzieli, że można to zasypać. Na upartego, tylko tak, żebyśmy jako śmiecie mogli użytkować po prostu to. Bo tak, tutaj mamy taką przerwę, tak lukę, tak powiedzmy. Tam gdzie jest mała łączka, tak samo. Więc to tak trochę nie za bardzo mi to patrzy. Więc pewnie takie coś będzie trzeba zrobić po prostu, żeby to po prostu. No, żeby to mieć jedno pewnie później, żeby się gigantyczne pory, bo no mokro tu zaleci. No później podejrzewam, że to będzie kukurydza po kukurydzy i pewnie tu cała strona będzie kukurydzą, więc no tutaj powinno być dość ciekawie. Pod tym względem no zobaczymy, jak to fitko finalnie wyjdzie, bo tego to jestem strasznie ciekaw. Ogólnie pewnie też będę niwelował łąkę. Nie ukrywam tego. Będę jedną łąkę niwelował, swoją, którą już posiadam dłuższy czas. Właśnie po tu koledzy, żeby może straciło mi 100%, no ciężko mi powiedzieć, chyba że jeszcze w tym roku przetrzymam ją. Chociaż wiecie, no ciężko mi jest pod tym względem stwierdzić, co by mi się bardziej opłacało. Czy niwelować, czy się zostawić w przyszły rok, dopiero powiedzieć w przyszłym roku. Chodzi mi o łąkę, już wam mówię, proszę państwa, o łąkę tutaj. Czekajcie, to było tu. O tą łąkę, ona tak trochę mnie drażni, tego wapna nie ma, nawożenia nie ma, nic, taka już dość wyjałowiona jest. Czasem liczyłem kuchę zastrzelić tu, tam. Myślę, że wcale, że powinno być wtedy elegancko. Wiadomo, troszeczkę będzie problem z dojazdem, ale to tam już można by to powiedzieć, że po rzepaku w późniejszym czasie będzie można pojechać, no i trudno. Lepiej troszeczkę rzepaku stanować, czy tam zrobić sobie jakąś tutaj nóżkę pod tym względem. I nie jest tego hekta, ta hekta w ogóle jest więcej. Bo teraz nie mamy naprawdę pola nigdzie, żebyśmy to mogli zrobić. Będzie wspomnianą koledzę, więc no w tym roku tylko na pewno będziemy szli, podejrzewam, większą ilość soi, tak mi się zdaje. Ja wiem, czy większa, choć może większa będzie ilość niż w tamtym roku, ciężko mi stwierdzić, bo będzie nas soja po koledzy. Więc no troszeczkę tamtego hektarie, bo tam są dwa hektary plus kupione pole, chyba tam po hektar, czy po hektar będziemy mieli nie kukurydzy, tylko przepraszam, soi, więc no tutaj już może być ciekawie w przyszłym roku, bo w tym mieliśmy troszeczkę lepiej, mieliśmy 2 hektary, no i zabraliśmy 28 tysięcy litrów, więc no nie tylko. Mieliśmy na szczepach, a jeszcze mieliśmy chyba 120 litrów, tam ton, przepraszam, nie ton, kilo, właśnie koledzy sprzedane było na paszówkę, można powiedzieć, w pewnym sensie. Taki nadmiot, który miałem. To tylko tyle. Fajnie wyszliśmy. To nie ma co się oszukiwać. Więc no, tak ma jest, taki jest namysł. Teraz tak, wiosna też będzie długa, bo soja będzie, chociaż nie, no soi będziemy mieli dużo. Czekajcie, bo tak, tu będzie soja. Tam będzie soja. No te ma hektary, co nie, to będzie trochę 3 hektary soi samej. To nie powinno tak źle być. Nie powinno tak źle być, bo tu będzie kukurydza zrobić. Ale mówię, z jednej strony fajnie, z drugiej no to długo rzepować, nie wiem czy to będzie mi potrzebne. No dobra, no chcemy zapewnienie zrobić dobrze, no ale już nie cudujmy po prostu. Miałem trochę tego zboża innego, więc tam lepiej to wykorzystać, ten komment, który mamy
zbiornik, to wszystko. Więc tak to, proszę Państwa, w tym roku będzie. No. A jaki ten rok będzie, czy będzie pozytywny, czy negatywny, można powiedzieć, tego się jeszcze nie wie, tak? Bo no, że to tutaj nie jest jakieś te pierwsze okazałości. Wiadomo. Tutaj patrzę, no, że ten kieszonka tam nie musi jakieś by tam cudowne być. No ale musi być miarę wysokie. One nie są tutaj jakieś takie miarę wysokie. No bo jest marzec. Jest marzec, ja w tamtym roku się w kwietniu. Tylko że w tym roku jeszcze muszę dać. Kurwa, nie mogę dociąć. Jestem zmęczony i już chyba nie mogę się skupić. Tylko musimy teraz dać bapno. No i tak sobie pomyślałem, że najprzód ja sobie tu rzucę obornik. Obornik sobie rzucę. Przytależuję sobie. No i później pod to pewnie pójdzie wapno. Znaczy na to pójdzie wapno i na tą talerzówkę. No i pewnie przy oram. Tak mi się zdaje. No nie wiem, czy to jest tak zrobić, czy właśnie odwrotnie, czy zalać wapno. Zależować jak później dać dopiero obornik i przyorać. Chociaż to pewnie raczej będzie bez alkoholu robione. Ale jak zwał, tak zwał. Wejdę na głęboko. Więc możecie mi pisać, czy bardziej się upyla właśnie mi takie coś zrobić. Czy dać najpierw wapno i przytależować, czy właśnie dać obornik i przytależować. Żeby mieć po prostu jak to mogę zrobić. Żeby jakieś gafy nie zrobił. O. Po prostu, bo tu chyba jest wymagane wapno. Tak, wymagane wapno, więc no tutaj no jest ciekawie, to powiedzieć. Jest ciekawie. Więc tak, musimy jeszcze zadzwonić do chłopaków, żeby przywieźć w końcu te nawozy. Bo 40 ton nawozu jest zaklepane. To jest 80 tysięcy po 2000 zł za tonę. Konkali, nawóz. Zobaczymy, czy to będzie jakoś więcej nogi. Konkali samo. W tym roku na łąki i na pola. Na kłos, na wszystko, co związane właśnie z nawozami będzie właśnie tylko jeden rodzaj nawozu będzie, on tak może powiedzieć. Ani mocznika nie będę dawał w tym roku, nie będę salety dawał, nie będę dawał fosforanu, soli potasowej. Zobaczymy. Ja mam ogólnie dużo tej nojowicy, mam dużo obornika, więc to trzeba tak, wiecie, no z wagą po prostu to zrobić. Pod tym względem, żebyśmy, wiecie, no korzystali dość mocno swojego, powiedzmy, arsenału, które posiadamy. A więc tutaj tak to trzeba się zrobić. Na obóz to będzie taki bardziej, wiecie, na do dłużenie tego swojego, do podkręcenia tego bardziej, żeby jednak ta efektywność była i żeby to jakoś miało wygląd taki, o, żeby taki wygląd miało, taki palet, tak. Jeśli to wszystko będzie ładnie, pięknie szło. No bo tak, ja jeszcze muszę dać na nawozy. Też przejdziesz na wiosnę. Ja też troszeczkę się, można powiedzieć, ja od dupy strony wziąłem. Teraz zawsze nawozy kupić i rozsiać. Ja się biorę w ogóle za inne akcje, które nie powinienem teoretycznie brać się teraz. To go dopiero no właśnie po akcji nawozowej. Ale powiedzmy tak, no nie ma tak źle, żeby już trzeba było dawać nawóz. A wam powiem tak, bo wiadomo, niektórzy no, strają się z tymi nawozami, bo wszystko wiadomo, temperatura jest fajna, miałeś tutaj 16, 18, 14 stopni w nocy, tak podejrzewam, 18 w dzień, 14 w nocy. Ale wiecie, no później się może okazać, że idą przymrozki, no i ten nawóz no, szlak trafi. Więc ja sobie pewnie podejrzewam do kwietnia, poczekam, ewentualnie pod koniec marca sobie dopiero wpadnę. A to dopiero już będzie tak, zasiany owies. Właśnie przygotowane pod koniec ze wszystko, co je. Bo tylko pewnie będę, no ale oczywiście zasiany owies. Czy mówiłem, że owies, mam więc to będzie zrobione w skoramacu, a później w kwietniu już będę chciał zrobić tak, żeby już tylko te siebie, które mam mieć, będę miał zrobione. I to wszystko. Taki jest zamysł, więc chyba nie mogę się wykręcić. Czujnikiem dzisiaj. No. No to, to tak. No to jak teraz powiedziałem, tak będzie. No więc
trzeba to jakoś kombinować z tym. Nałożyłem 40 ton, wiecie, ja kupuję troszeczkę na zapas, z takim tam, nie wiem, 60 tonami nawozu, to i na zapas. Z tego względu, że wiadomo, ja kupuję dość często ziemię, jeśli oczywiście jest gdzieś okazja, dzierżawę biorę. Więc, wiecie, muszę mieć tego wszystkiego, żeby podkład później był pod skorzeń, później na rozwój całego, wiecie, całej tej łodygi. No wiadomo, można dać nawóz, znaczy można dać gnojowicę, dać obornik, ale ten nawóz też robi kluczową robotę, tak? Robi swoje, jak to się mówi, więc ten nawóz musi być, no i to myślę, patrząc stacjonalnie, no 500 kg nawozu, powiedzmy na całościowo na okres, jak to powiedzieć, pod system korzeniowy, o, na łodygę początkowej fazie, to musi być to wzięte dane, tak? Bo musi być rzepak dane. Musi dać być. Kurwa, ja mogę się wysłać naprawdę dzisiaj. Musi być dane później, myślę, końcówka września, początek października musi być dane na wóz, na rzepak. No to też już jest kolejne koszta, kolejne tonaże, które no swoje robią. Tak? Wiadomo, ja mam tu produkcję, można powiedzieć, roślin, no, hodowlaną, ale powiem szczerze, że mógł, to bym wolałbym bardziej mieć typowo hodowlaną. Można powiedzieć, że wszystko to, co posiadam, to co mam właśnie, wszystkie zboża i wszystkie inne artykuły tak zwane, mógł po prostu przeznaczyć na patrzeć na naszych, to by było zajebiste. Ale czy tak będzie? No raczej wątpię już, bo przyłożą dawna paszę gotową. Dość naprawdę dobre pieniądze, bo 5000 nie płacę przy jednakowej ilości. Bo na mnie płaciłem. Teraz jeszcze chyba te krowy, bo ja się nie mylę, jeszcze mi się chyba nie powycielały. Tak sobie teraz luknijmy, bo ja tego nie pamiętam już. Tak. Czekajcie, bo teraz tak patrzę. To jest tu. Września, no. Miesiące od pierwszego, ostatniego porodu, jest tak. To wiecie, chcę zobaczyć na pewności. 40, ten, 40, gdzie tamte? No. Czyli powycierane są wszystkie. Więc teraz... zamiast 35 będę płacił 70 tysięcy za pasze, no bo przy tej ilości krów mlecznych jednak muszę mieć tej paszy więcej. Ale to dawno, że tak powiem 65, no ale to było, chodziło mi bardziej o krowy mleczne. Na tyle płaciłem na same krowy mleczne, więc no. I właśnie tam jakieś innym składnikowym właśnie ospy, tak to można powiedzieć, dla krów lejowek i na byków. Teraz no wszystko idziemy na same krowy, więc tutaj jest dość ciekawie, jakby nie było. Za 70 tysięcy trzeba płacić. 70, chyba nie zemgać. 35 od sztuki, tak? Czyli musimy zapłacić teraz 100 tysięcy, coś w tym stylu, 100 tysięcy za ospę niby, no ale być realny, nie wiem, czy ktoś wali. Poczekaj, no 4 kilo dziennie, gdyby nawet 4 kilo dziennie. Nie, do 70 tysięcy to za dużo. Nie oszukujmy się. 4 kilo dziennie do 6 kilo dziennie, gdyby nawet. To mamy 600 kilo na dzień. 600 kilo na dzień, czyli razy gdyby nawet 3 zł za kilo. Chociaż to jest kurwa nieopłacalne, bo chyba było. Ale powiedzmy, na 3 zł za kilo, no to mamy ile? 54 tysiące, no to mógłbym tyle płacić. Powiedzmy 60 tysięcy. No. Po 3 kilo za kilo za taką paszę też siłą, no to mi się zdaje, że tak byłoby zajebista cena. Bo ja pamiętam, jak kupowałem kiedyś, no to płaciłem 1400 zł za tonę. 1500. Właśnie takiej teściwej paszy, można powiedzieć, gotowej.
więc teraz nie wiem, takie 3 zł za kilo, to macie 54 tysiące złotych, musiałbym powiedzieć. Na chłopienie powiedzmy 60 tysięcy muszę zapłacić za właśnie OSP. To nie jest źle. 60 tysięcy będziemy płacić za OSP co miesiąc na tyle sztuk. No szukujmy się po 6. Bo ja jestem tylko na same krowy mleczne, tak? Nie liczę na byki. Nie, to kurwa więcej, przepraszam. Na 100 sztuk mamy 18 ton. Teraz tak, 30 razy 3. Nie, przepraszam, 30 razy 6 to mamy 270 kilo. 270 kilo, 270 kilo. Na dzień. Tak. 270 kilo na dzień. Razy 30 to mamy ile? 6, kurwa 6 ton, jak mi chodziło? Tak na szybko licząc? Kurwa, aż mi to nie daje spokoju, czekajcie. Niech ja sobie to policzę. Na szybkości. 270 razy 30, mam 800. Razy 3, czyli mam 24 plus... plus 54 54 plus 54 to jest 78 tysięcy. No 80 tysięcy liczyć muszę dawać za OSP. 80 tysięcy to jest, mi się zdaje, że tak lekko przesadzona cena. Powiedzmy te 80-70 tysięcy powinniśmy tak naprawdę dać, bo te 6 kilo na OSP to powiedzmy siwej, pełnoporcjowej, tak powiem. Znaczy chyba nic nie daje, no ale tak powiem, 70 tysięcy mogę płacić na żadnych problemów za OSP, za gotowca nie ma problemu. No, młodeczki, ja nie przedłużam. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to zapraszam, komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.